Witajcie w kolejnym materiale poświęconym uniwersum Godzilli. Jeśli podobają Wam się tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco. W ten sposób pomagacie mi rozwijać ten kanał. Tymczasem opowiem Wam o Space Godzilli, krystalicznym klonie Godzilli, który po raz pierwszy pojawił się w filmie Toho, Godzilla kontra Space Godzilla z 1994 roku. Space Godzilla pod wieloma względami przypomina Godzillę, ale jego skóra jest granatowa, z plamą ciemno-czerwono-fioletowej skóry, która wydaje się znacznie gładsza niż reszta jego skóry na brzuchu. Jest znacznie masywniejszy od obrońcy ludzkości i jest od niego wyższy o 20 metrów. Ma dwa masywne białe kryształy, które wyrastają z jego ramion, a jego ogon jest znacznie dłuższy, zakończony kilkoma kryształowymi kolcami. Jego płetwy grzbietowe na plecach są wykonane z podobnych kryształów i są koloru białego. W wyniku swojej budowy Space Godzilla ma trudności z chodzeniem i nie może biegać, ale nadrabia to zdolnością latania i lewitacji. Jego ramiona są również niezwykle cienkie i krótkie w porównaniu z resztą ciała, ze względu na fakt, że rzadko używa ich bezpośrednio na rzecz swoich zdolności telekinetycznych. Głowa Space Godzilla jest wydłużona, a jego paszcza wygląda podobnie do Biollante, ponieważ ma ostre zęby i kły po bokach otworu gębowego, a także mięsiste błony po wewnętrznej stronie. Jego oczy są koloru ognisto-pomarańczowego, ryk, który wydaje, jest donośny i przeszywający. W formie służącej do walki waży 80 tysięcy ton i ma 120 metrów wysokości. Kiedy unosi się w powietrzu, przyjmuje pozę masywnego kryształu, zmieniając swoją wagę do 720 tysięcy ton, a jego ciało wydłuża się wtedy do 250 metrów. Space Godzilla jest jednym z najinteligentniejszych wrogów Godzilli. Świadczy o tym fakt, że Space Godzilla starała się zdominować Ziemię z własnej woli, zamiast tak jak w przypadku innych potworów, które powodują jedynie przypadkowe zniszczenia, a jedynym zaangażowaniem w dominację nad światem jest wykonywanie woli ich panów. Ze względu na swoje nadmiernie umięśnione ciało, Space Godzilla woli atakować promieniem koronalnym z dystansu i czasami był przytłoczony atakiem Moguery z bliskiej odległości. Oprócz koronalnego wyrzutu, jego najlepszym atakiem jest grawitacyjne tornado, które może być używane ofensywnie poprzez unoszenie wrogich kaiju i ciskanie nimi w przeszkody terenowe. Z racji kłopotów powiązanych z poruszaniem, stwór ten używa tej umiejętności również do szybkiego poruszania się na polu walki. Jego słabością są masywne kryształy na ramionach, które zniszczone znacząco osłabiają jego moce telekinetyczne. Kolejne materiały z uniwersum Godzilli, Pacific Rim i nie tylko, już wkrótce na kanale. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki macie wklejone w opisie tego materiału. Tymczasem trzymajcie się, cześć!